Opowiem Ci dzisiaj o pewnym bezsensownym zachowaniu, które widzę u przedsiębiorców, inwestorów, które sam u siebie robiłem przez 10 lat. I mimo tego, jak to powiem na głos, to będzie to brzmiało totalnie oczywiście, a jednocześnie w tym samym czasie wszyscy robią zupełnie inaczej i o tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Filip Kowarski, i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes. I jak inwestuję? Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. O co dokładnie chodzi? Kiedy zaczynałem swój pierwszy biznes, to tak, jak zresztą mówiłem w poprzednim odcinku, byłem taką jednoosobową armią i gdyby nie mój wspólnik, no to działłbym sam. I z tej perspektywy wszystko miało sens i miałem takie wrażenie, że każda osoba, która przyjdzie mi pomóc, czy to będzie jakiś programista, czy jakiś pracownik, czy sprzedawca, będzie to osoba, która miał muszę wszystkiego nauczyć. I totalnie nie umiałem sobie wyobrazić sytuacji, w której ktoś przyjdzie i będzie w czymś lepszy ode mnie. A tak na chłopski rozum, jakby się zastanowić, no to przecież najlepszą opcją byłoby. Jeżeli ja się specjalizuję w tym, że wymyślam mój biznes i na przykład go programuję, to jak biorę project managera, jak biorę programistę, jak biorę sprzedawcę, jak biorę marketingowca, to że oni będą lepsi ode mnie. A nie, że taka osoba czy te osoby, które mnie będą pracowały, będą sumą moich umiejętności. Bo zobaczcie, kiedy to jest bez sensu. W tym samym czasie, jak ja prowadziłem swoją pierwszą firmę, i ja byłem tym programistą, i ja wszystkich wszystkiego uczyłem, i ja dbałem o marketing, o sprzedaż, o zarządzanie projektami, dokładałem kolejnych programistów, to ja byłem po prostu takim człowiekiem, orkiestrą, który musiał znać się na wszystkim, i na koniec dnia moja firma tak naprawdę była takim, ona była ten szklany sufit, to były moje umiejętności. Jeżeli chciałem mieć lepszy marketing, to nie pracownik uczył się marketingu, tylko ja, a ja dopiero później mu pokazywałem pewne drogi. W tym samym czasie poznaję przedsiębiorcę, który prowadzi firmę IT dokładnie tak, jak ja, i on nie potrafi programować. On nie jest świetny z marketingu. On jest świetny w wynajdywaniu talentów, w wybieraniu ludzi i sprawianiu, że oni jako cała maszyna, oni są dużo lepsi od niego. Oni jako jednostka w danej umiejętności są lepsi od niego, a jako suma talentów, no to oni są razy pięć to, co mam ja. Ja mogę nadrabiać jeszcze cięższą pracą. Jeszcze bardziej się szkoląc, jeszcze wiedzy więcej wiedzy przekazuję moim pracownikom, a w tym samym czasie on wie, że zatrudnia ludzi, którzy szukają odpowiedzi, a nie ja, tylko oni. I teraz patrząc na to, mimo że widziałem ogromny kontrast, to dalej w głębi serca miałem poczucie, że ja zrobię to najlepiej i że na pewno nie mogę zatrudnić kogoś, kto robi coś lepiej ode mnie, na pewno takich ludzi nie ma. I zobacz, jak brzmi to absurdalnie, że zakładamy, że my jako przedsiębiorcy będziemy tymi najlepszymi osobami. W momencie, kiedy ja się dowiedziałem, że on może zatrudniać lepszych ludzi, to mój proces rekrutacji generalnie absolutnie leżał. To był totalny basic. Brałem osoby, które wydawały mi się najlepsze, ale nie miałem żadnego schematu zatrudniania, żadnych procedur, żadnego wdrożenia. Po prostu zupełnie nic na ten temat nie wiedziałem. I pewnie też wiesz i czujesz już, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że oczywistą oczywistością byłoby, skoro jestem w czymś słaby, no bo w rekrutacji byłem beznadziejny. Skoro wiedziałem, że rekrutacja wpływa i na to jaka jest moja firma, i jednocześnie widziałem kogoś, ko kogo firma rośnie jak na drożdżach, ma samych fajnych ludzi, świetną atmosferę i on skupia się tylko i wyłącznie na dobrej rekrutacji i na zarządzaniu ludźmi, no to oczywistym jest, że ja powinienem w tym momencie rzucić wszystko, nie uczycie się marketingu, nie uczyć sprzedaży, nie uczyć programowania, nie uczyć nawet prowadzenia firmy jako takiej, tylko powinien nauczyć się dobrej rekrutacji, zarządzania ludźmi i to szlifować. I to jest absurdalne, bo przez lata zatrudniałem osoby, później stwierdziłem, że to nie jest jednak mój kierunek. Znowu wróciłem do punktu zero, czyli do praktycznie jednoosobowej armii, później miałem różnego typu przygody, i teraz mówię, dobra, trzeba, trzeba na nowo do tego wrócić. I cała ta historia zatoczyła koło, że wróciłem do tego punktu zero i mówię, no nie no, teraz jeżeli ja chcę zbudować wreszcie tą dobrą firmę, taką jak miał ten mój znajomy lata temu i on już wtedy mi mówił, co powinienem zrobić, to ja teraz w zasadzie tak, kupione szkolenia z rekrutacji, kupione szkolenia jak zarządzać zespołem, oglądam tylko i wyłącznie na YouTubie ten temat, idę na siłownię, przez godzinę słucham o błędach, o problemach, o wyzwaniach, o tym, jak powinna wyglądać dobra rozmowa rekrutacyjna, ile etapów, jak to zrobić najlepiej, jakie pytania zadawać, na co zwrócić uwagę, dlaczego kultura organizacyjna jest taka ważna, dlaczego powinienem to na maksa podkreślać i po prostu sobie to wszystko przypominam. I to jest najśmieszniejsze, że realnie, jak czytasz, słuchasz te rzeczy, to są totalnie oczywiste, przecież to każdy wie. A z drugiej strony, dopóki to nie było w ten sposób skompilowane, to nie mamy takiego systemu czy procedury, za którą możemy podążać. I jakby do czego też zmierzam z całym tym wywodem? Zmierzam do tego, że my ludzie mamy taką tendencję do robienia rzeczy naokoło. I mimo, że mamy fajny biznes, może nam coś iść, to i tak robimy pewne rzeczy naokoło. Dzisiaj akurat też nagrywałem z Marcinem Wąsikiem odcinek, gdzie doszliśmy do takiej konkluzji, że na przykład osoby, które zaczynają duży biznes, zarabiają potężne pieniądze, to bardzo często, np. szczególnie młodzi ludzie. Nie robią tego po to, żeby mieć dużo pieniędzy, bo to nie jest cel, jakby ostateczny. Tylko celem ostatecznym jest na przykład, nie wiem, mieć fajniejsze dziewczyny dookoła siebie. Albo udowodnić komuś z rodziny, z dzieciństwa, że jednak nas na to było stać, i że jednak jesteśmy dobrzy. Czyli zobaczcie, że robimy biznes zupełnie jakby naokoło. Jeżeli chciałbym mieć lepsze relacje z rodziną, to się uczę, jak poprawić te relacje z rodziną. Jeżeli chcę mieć lepsze relacje z dziewczynami. Uczę się tego. A nie muszę zrobić biznes na wiele milionów, kupić supersportowy samochód, żeby na końcu się okazało, że w sumie to robiłem na około i nawet nie zdało to egzaminu. Dokładnie to ja to samo robiłem w, tej mojej, w tym moim biznesie. Miałem przykład gościa, który robi to lepiej ode mnie. Mogłem się od niego uczyć, mogłem go zapytać, mogłem go poprosić o pomoc, ale nie. Ja wtedy uważałem, że ja muszę jeszcze bardziej cisnąć. I to jest taka ciekawostka, że bardzo często... My, dopóki stoimy w tym, jesteśmy tak blisko tego wszystkiego, robimy to i robimy to cały czas, jesteśmy po prostu rozpędzeni, kręcimy się w kółko. To my nie jesteśmy w stanie na siebie spojrzeć obiektywnie. My cały czas myślimy, że robimy najlepsze możliwe kroki w tym celu, i nawet ja sobie wtedy wymawiałem, że ja przecież buduję świetną firmę i to jest najlepszy sposób. Zamiast odejść te kilka kroków od siebie, spojrzeć na siebie z boku, doradzić sobie, jakbyśmy doradzili najlepszemu kumplowi. Tak, spojrzeć na siebie obiektywnie i stwierdzić, czy to, co robimy, na pewno ma sens. Trochę się w tym temacie podedukować, nie? I tu identycznie działa, na przykład, inwestowanie w nieruchomości. Są osoby, które mają już dziesiątki transakcji na koncie, a wciąż się szkolą. Są osoby, które chcą zacząć i się szkolą, i nie popełniają błędów, a są osoby, które, słuchajcie, ja w mojej karierze widziałem tyle kiepskich mieszkań, złe lokalizacje, źle wynajęte, na beznadziejnej umowie, z problematycznymi lokatorami. A na przykład właścicielem był, rzucam, komornik, notariusz, który miał nadmiar kasy i w ogóle nie miał czasu się tym zająć, i nawet zamiast to oddać jakiejś firmie zarządzającej, zamiast się trochę podedukować, zamiast pojechać na ten weekend na jakieś szkolenie i zrobić to wreszcie dobrze. I takie szkolenie u nich zwróciłoby się po prostu od strzała, nawet po takim weekendzie, wdrażając lepsze umowy, lepsze standardy najmu i nawet wybierając jeszcze w dalszej kolejności inne mieszkanie. To my, jak komuś doradzamy, to to jest totalnie oczywiste, wiemy, co zrobić, że wiemy, że ta wiedza jest ważna, że trzeba skompilować listy, ustawić sobie jakieś systemy, procedury, zakupić sobie jakieś szkolenie. Ale jak my to robimy, to my wpadamy w ten wir, nie umiemy spojrzeć na siebie obiektywnie i robimy głupie rzeczy. Dlatego chciałem, żeby to była taka też zachęta do tego. Ja też zdarza mi się być dalej w tej sytuacji, gdzie kręcę się w kółko gdzie mógłbym stanąć z boku, gdzie mógłbym odsapnąć te trzy dni pauzy, sobie od pewnego tematu zrobić, uwolnić głowę, uwolnić myślenie, pojechać, odpocząć, i wtedy przychodzą najlepsze myśli. Zresztą przypomina mi się to teraz, nie pamiętam, czy to było powiedziane na nagraniu z Filipem Piechowiakiem podczas wywiadu. On powiedział, że w pewnym momencie, jak już zrozumiał, że ten jego biznes, który robi, zamknął jakąś tam restaurację, na czymś stracili, na czymś kupę kasy zarobili, to w pewnym momencie odciął się od tego, na dwa tygodnie. I zaczął myśleć, w którym kierunku on ma iść, i po tych dwóch tygodniach myślenia nagle zrozumiał, że wszystko, co robił dotychczas to było gonienie własnego ogona, a mógł to zrobić inaczej, bo wystarczyło się odsunąć i spojrzeć z boku. Wiem, że często nam jest trudno przyjąć jakąś taką krytykę, jakąś na znaczy, dnie krytykę, jakąś taką opinię z boku, że może byś to zrobił trochę inaczej, może to nie jest najlepszy kierunek, ale jak my tak ciśniemy, to jesteśmy, wiecie, klapki na oczach, koko jumbo i do przodu, a nie zawsze to do przodu chodzi. Więc zastanów się teraz, takie małe ćwiczenie, Stań z boku. Zastanów się, czy jakbyś patrzył na siebie, jako na swojego znajomego, wiem, że o tym już mówiłem w innym odcinku, to czy na pewno ten kierunek, w którym teraz idziesz, nie jest takie kręcenie się w kółko i czy nie masz czegoś takiego, co wiesz, co powinnyś zrobić, ale albo cię ci nie chce, albo nie masz czasu się wyedukować, albo nie będziesz płacił za szkolenie, no bo po co? Uważam, że mega warto. I teraz, patrząc na ten system i proces rekrutacji, który mamy, jestem mega zadowolony. Że wreszcie w tym momencie nie popełniłem tych błędów, które popełniałem przez lata, postałem za blisko i myślałem, że wiem najlepiej, a guzik wiedziałem. Dzięki, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.